Dobry wieczór, witam Państwa, Kacper Kita, a dzisiaj mam przyjemność po raz kolejny rozmawiać z panem profesorem Stefanem Bielańskim z Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, znakomitym specjalistą od Włoch. Dobry wieczór, panie profesorze, dziękuję za pana czas. Dobry wieczór. W dzisiejszy taki chłodny, jesienny wieczór, gdy jeszcze 2 tygodnie temu słońce Toskanii, no ale dopiero... Ale potem był już bardziej smutno w Mediolanie i powrót do naszych jesiennych, długich wieczorów, w trakcie których będziemy mogli opowiadać także o wyborach, bo przecież wiem, że pan był również w trakcie wyborów włoskich i tak pan to w Rzymie nie widział żadnego marszu na Rzym, a ja nie spotkałem nikogo, kto by czekał na efekty tego marszu w Mediolanie. Może jeszcze wszystko przed nami, ale to prawda, to jest też moje takie czysto nawet socjologiczne spostrzeżenie, że następnego dnia słońce wstało tak samo i nie widziałem ani tuż przed wyborami, ani tuż po nich żadnej histerii, żadnej rozpaczy. Tak, ani czarnych koszul, ani niczego takiego. Tak, to się zgadza. Jedni byli bardziej zadowoleni, inni mniej, ale generalnie wszyscy mniej więcej chyba byli oswojeni z tym, co się prawdopodobnie wydarzy i to też się wydarzyło. A więc panie profesorze, co się wydarzyło i dlaczego centroprawica i dlaczego Giorgia Meloni wygrali te wybory? No, to drugie pytanie. Zdarzyło się to, że wygrała centroprawica i to jest już fakt potwierdzony. I tak jak już w trakcie tego wstępu powiedzieliśmy, były to absolutnie normalne, regularne, bardzo demokratyczne, swobodne, wyjątkowo transparentne także wybory parlamentarne we Włoszech, bez żadnych protestów, bez żadnych nawet jakichś zamieszek czy starć, które mogą powodować skrajne odłamy, a przecież takie we Włoszech istnieją zarówno na skrajnej lewicy, jak i na takiej rzeczywistej, skrajnej prawicy, gdzieś tam z tym folklorem odwołującym się rzeczywiście do faszyzmu, tak jak tamci na skrajnej lewicy do maoizmu, czy trockizmu, czy komunizmu generalnie. Ale to są grupki nieistotne, natomiast mogłyby też wywołać jakieś niepokoje. Nic takiego się nie zdarzyło. Można powiedzieć, jak to się tak często banalizuje nieco tą historię, ale to było prawdziwe święto demokracji, na które spoglądano z zewnątrz z jakimś dziwnym niepokojem, tak jakby we Włoszech miała się rzeczywiście wydarzyć kontrrewolucja, czy też rewolucja. Sięgano po te argumenty sprzed 100 lat. I to bardziej za granicą niż w samych Włoszech, trzeba powiedzieć, bo ta próba gry na resentymentach, że oto neofaszyści, postfaszyści biorą władzę, oczywiście została zdementowana przez samych wyborców. To jest coś, co było tematem także debat telewizyjnych, ale niczym więcej. Na świecie troszeczkę, czy w Europie przede wszystkim, ale i w Stanach Zjednoczonych również były różnego rodzaju obawy, nie tylko zresztą związane z tym tak zwanym faszyzmem, ale generalnie także z nurtem, z faktem, że oto we Włoszech po raz pierwszy przejmie władzę prawica w innej konfiguracji. Bo po pierwsze musimy pamiętać, że prawica już we Włoszech kilkakrotnie rządziła. Tylko było to pod przywództwem Silvio Berlusconiego. Jego Forza Italia była wtedy dominującą siłą, to znaczy w latach 90. i na początku XXI wieku i nie tak dawno również ta, która pani Giorgia Meloni, która zostanie najprawdopodobniej, to wszyscy ciągle podkreślają to słowo, tak, najprawdopodobniej, oczywiście, że zostanie, trudno sobie wyobrazić, żeby było inaczej, ale z punktu widzenia ładu konstytucyjnego Republiki Włoskiej inaczej tego nie można ujmować i nikt tego, szczególnie we Włoszech, nie robi. Otóż Giorgia Meloni była przecież ministrem do spraw młodzieży i sportu w rządzie Berlusconiego dobrych parę lat temu. Nie są to ludzie nowi, nawet właśnie kandydatka na stanowisko premiera. Oczywiście ta nowa konfiguracja tutaj powodowała, że i zainteresowanie z zewnątrz było bardzo duże. No i w sumie jednak także we Włoszech spoglądano na to z zainteresowaniem. Natomiast ten aspekt już interpretacyjny, nazwijmy to tak, no, daje duże pole do popisu, bo te fakty są faktami, wygrała centroprawica, wygrała zdecydowanie, ale nie na tyle, żeby mogła zmienić na przykład samodzielnie, znaczy może zmienić konstytucję głosem większości oczywiście, natomiast jednak nie ma tam takiego obyczaju, żeby dokonywać tak daleko. Przy czym zmiany przecież też już były i też większością parlamentarną. Mówimy o jakichś takich zmianach rzeczywiście no, wiążących, zasadniczych, fundamentalnych. Tutaj zawsze albo powoływano tak zwaną bikameralę, czyli komisję składającą się z deputowanych i senatorów, jeszcze zawsze byli senatorowie dożywotni, eksperci i tak dalej, albo no, zawsze też i wchodzi w grę referendum. No, przecież na takim referendum pośliznął się nie kto inny jak wówczas lider Partii Demokratycznej i premier, młody premier Włoch Matteo Renzi. Tak, że jeżeli referendum przegra, to podda się do dymisji. No, przegrał i podał się do dymisji. Także to są ryzykowne historie. Włosi lubią swoją konstytucję. Ona jest zresztą napisana dość sprawnie, bo to jednak wybitni prawnicy nad nią debatowali wtedy w latach jeszcze końcu lat 40., zaraz po wojnie w XX wieku i no, włoski konstytucjonalizm ma długą historię, to jednak wybitne postacie tutaj, także w kategoriach już myśli konstytucyjnej w kontekście europejskim, o tym nie należy zapominać. Natomiast ona była już także efektem dużego kompromisu z jednej strony wtedy, mówię o początku życia konstytucji sprzed tego lat, z tych lat 40, jak liczymy jeszcze konstytucję 46, 47, 8, do wyborów, właśnie sławnych wyborów 48, ona miała taki charakter pojednania narodowego, społecznego, ideowego, gdzie hasła, że życie społeczne opiera się na pracy, że Włochy nie chcą prowadzić wojen ofensywnych, agresywnych. Ale to były jednak takie kwestie, które weszły w obieg mentalny Włochów. Tak? To nie jest tak, że można łatwo powiedzieć, no to nikt nie wie, czym jest konstytucja włoska. Ona jest dość dobrze znana. Tak myślę troszeczkę w takich kategoriach, no mówię, dobrze znana, dobrze napisana i wtedy takie konstytucje no, są dość ugruntowane w życiu społecznym, w życiu politycznym, w kulturze politycznej także danego narodu. Jeżeli to jest jakaś konstytucja taka zupełnie biurokratyczne, jak to nazywam, gdzie jest dużo artykułów, danych, gdzie egzegeza jest znana tylko i wyłącznie wybitnym specjalistom z zakresu prawa konstytucyjnego, no to łatwo ją manipulować. Włoską konstytucją nie da się tak łatwo manipulować. Tu oczywiście, co proponuje Giorgia Meloni, rozmawialiśmy zresztą już o tym, a także wymienialiśmy sobie czasem uwagi także w mediach społecznościowych. To jest kwestia tak zwanego systemu prezydenckiego, prezydencjalizmu, jak mówią Włosi, semiprezydencjalizmu, trochę na wzór francuski. To bardziej, jeżeli już, to chyba wyszło w tym kierunku. No i to już jest kwestia polityczna, zupełnie polityczna, no bo oczywiście zmienia zasady funkcjonowania państwa polskiego, które no, w swoim systemie politycznym to jest system parlamentarno-gabinetowy, gdzie parlament jest jednak tym ośrodkiem władzy. Z drugiej strony wskazuje się, że jednak choć premier posiada duży zakres kompetencji, to jest jednak takim pierwszym ministrem niż właśnie w systemie chociażby kanclerskim, czy już nie mówiąc o właśnie systemie francuskim, gdzie tu z kolei prezydent odgrywa taką rolę. No i oczywiście to będzie jakiś temat w przyszłości. Natomiast jakie były efekty? Tak powiedzmy, wracając do tego pytania podstawowego. Jakie były efekty i są efekty tego zwycięstwa centroprawicy? No, widać wyraźnie, że także z przepływów elektoratów, bardzo ciekawe są niektóre kwestie. Pan również, pamiętam, podawał je w mediach społecznościowych. No chociażby taki przykład, że na partię Giorgi Meloni głosowała większość robotników i że wygrała ona na przykład w miejscowości zaraz pod Mediolanem Sesto San Giovanni. Ta miejscowość była nazywana w latach 50., 60. Stalingradem Włoch. Tam była taka twarda, nazwalibyśmy to jaczejką komunistyczną nawet. Oni by się na to obrażali, bo to jednak były takie środowiska typowo robotnicze, jakby wzięte wręcz z filmów o kapitalizmie, o robotnikach walczących o swoją świetlaną przyszłość pod przewodem partii komunistycznej. No innymi słowy, taka betonowe zaplecze partii komunistycznej. Zaraz pod Mediolanem, właściwie w Mediolanie, bo to oczywiście część przemysłowa wielkiej metropolii. No cóż się stało po latach? Po latach się stało to, że tych fabryk już nie ma, że miejscowość stała się takim miejscem, w którym no, przebywają przede wszystkim imigranci. Najpierw ci z południa, właśnie ci robotnicy, którzy przybywali z dalekiego południa Włoch, by szukać szczęścia na dalekiej północy, czyli w Mediolanie, a w ostatnich dziesięcioleciach imigranci z południa świata, tak? Z południa, z Afryki, z krajów Magrebu. I to Sesto San Giovanni stało się nie do życia, miejscem nie do życia, no bo ten system, który powoduje, że przede wszystkim nielegalni imigranci są potem wyzyskiwani, są zostawieni sami sobie, oczywiście powoduje, że jest wśród nich, panuje wśród nich, jak jest podwyższony poziom przestępczości. To nie jest to, że ci ludzie sami w sobie są przestępcami jako tacy, tylko ten mechanizm imigracyjny tego typu sprawia, że tak właśnie się dzieje. No i Sesto San Giovanni głosuje teraz na partię bracia Włosi, na partię Fratelli d'Italia, licząc, że wprowadzi minimum tego, co jest niezbędne dla funkcjonowania codziennego, czyli minimum porządku i ładu bezpieczeństwa publicznego. I że zapewni to, co proponuje, że będzie praca, że będzie wreszcie jakaś perspektywa życia. Trzeba powiedzieć, że nastąpiło, moja własna teza wywodzi się, znaczy jej punkt wyjścia jest następujący, że źródłem także wielu zmian w Europie Zachodnich jest to, co się zdarzyło w roku 1968. Wielka kontestacja młodzieżowa, wielka w sensie jej skali, pod hasłami skrajnie lewicowymi, ale pod tymi hasłami, gdzie dużo mówiono właśnie o robotnikach, o ludziach pracy, gdzie wymachiwano tymi czerwonymi sztandarami, ale tak naprawdę tą rewolucję w cudzysłowie robiły dzieci burżuazji, robiły dzieci klasy wyższej i średniej. Oni po tej okresie burzy i naporu, tak jak to często byli ci absolwenci, czy właśnie elitarnych uniwersytetów, jak w Mediolanie, czy w Paryżu, Sorbony, jeszcze we Włoszech Rzymu, w wielu innych oczywiście ośrodkach akademickich w Europie, także w Stanach Zjednoczonych. W pewnym okresie burzy i naporu, różnie oczywiście bywało, czasem ludzie gdzieś zanikali, prawda, no wiadomo, także zaczynały krążyć narkotyki w skali nieprawdopodobnej, co potem wykorzystywała przecież przestępczość zorganizowana we Włoszech, mafia w szczególności. No ale generalnie przecież większość tych ludzi skończyła jakoś studia, a ze względu na swoje pochodzenie społeczne, pamiętajmy przy tym, że to może zabrzmieć tak bardzo jakby z dawnych lat, prawda? Jedynie słuszna doktryna polityczna. Otóż, bo w rzeczywistości społeczeństwa zachodnie są klasowe, w cudzysłowie, bo są oczywiście pewne warstwy czy grupy społeczne, które nie w takim klasycznym ujęciu, jak to w tej doktrynie, o której była mowa, o której wszyscy wiemy jaka, ale nie będziemy jej wypowiadać. To oczywiście troszeczkę żartując, ale już zupełnie na serio. To są jednak bardzo rozwarstwione społeczeństwa i nie jest tak łatwo przechodzić z jednej grupy społecznej do drugiej, zwłaszcza do kręgów elitarnych. Więc niezależnie, czy ktoś wymachuje czerwonym sztandarem, czy ktoś jest... Ja zawsze pamiętam takie, ono zresztą też chodziło po mediach społecznościowych, właśnie zdjęcie, fotografie z manifestacji w czasach paryskiego maja, gdy z jednej strony ci policjanci francuscy, wiadomo, nie przybierający w środkach, a z drugiej strony manifestanci, studenci, tylko ci policjanci to dzieci proletariatu, a ci manifestanci to także widać po ich strojach, po ich sposobie bycia, w strojach przecież nie markowych, jak to się popularnie mówiło, obawiały dzieci w cudzysłowie burżuazji, bo nie tylko, rzecz jasna. No w każdym razie dwa światy, które tak teoretycznie powinny być inaczej, po innej stronie, a tymczasem tak to właśnie wygląda. I gdy te środowiska też znowu symbolicznego maja 68 przejęły banki, w sensie takim, że zaczęli funkcjonować jako zarządzający bankami, przedsiębiorstwami, mediami, polityką, tak? To jest całe pokolenie, już oczywiście w pewnym sensie odchodzące, bo to już jednak biologia robi swoje, ale jednak ono wywarło ogromny wpływ na funkcjonowanie i kultury Zachodu, mentalności i postrzegania szeregu kwestii, od polityki po obyczajowość. No i gdy tutaj mamy to do czynienia z takim zjawiskiem, to ostatecznie okazuje się, że te partie lewicowe na Zachodzie zaczynają być partiami klasy średniej. To się oczywiście w różnych krajach różnie bywało, ale takie zjawisko, szczególnie w latach 90., po upadku Związku Sowieckiego, po upadku takim symbolicznym, jak to na Zachodzie się lubi mówić, muru berlińskiego, co bardzo nie lubimy, gdy tylko o tym się wspomina. No ale generalnie, gdy zmienia się logika tak zwanej zimnej wojny, także w kategoriach swoistego końca wojny ideologicznej, no to wtedy no już o tych robotnikach ci wymachujący czerwonymi sztandarami zapominają. Natomiast jeżeli już ktoś na nich głosuje, to jest klasa średnia. I to jakby się sprawdziło we Włoszech. Bodajże wczoraj w debatach telewizyjnych podkreślano fakt, w tych programach publicystycznych, tak, to było u pani Lucii Annunziaty, konkretnie w Rai Uno, że właściwie Giorgia Meloni to jest jedna z niewielu ludzi polityki, która wywodzi się z prawdziwego popolo, z prawdziwego ludu, wśród normalnych ludzi, tak? Ponieważ pozostali należą tak naprawdę do klas uprzywilejowanych. Czy to są z lewicy, czy z prawicy, z bogatych rodzin, pochodzący mający pewien oczywisty szlak wychowania, edukacji, wykształcenia, który prowadzi ich na najwyższe stanowiska, czy w biznesie, czy w polityce, kulturze, mediach. I Meloni tak naprawdę jest jednym z niewielu wyjątków, jest wyjątkiem, jest niewielu osób, które mogą powiedzieć, że zrobiły się same, prawda, ten self-made man, tak? Dobrze mówię? Niedobrze mówię, ale pan poprawi. Self-made man. Yes, dokładnie. Proszę wybaczyć zmęczenie. Natomiast o to właśnie chodzi, tak? O tego rodzaju polityka, który jest, z kolei jak Włosi mówią, wywodzi się z popolo, tak? Z tego prawdziwego ludu. I to zresztą było widać u niej od dawna, tak prawdę mówiąc. Ona rzeczywiście jakby znajduje zrozumienie swoim sposobem bycia, swoim sposobem funkcjonowania, rozumowania, pomijając kwestię retoryki, której nie bardzo w Polsce ktoś rozumie, że retoryka włoska bywa także polega na głośnym mówieniu, a nawet na krzyku, i to nie jest kwestia żadnej agresywności, tylko takiego pewnej konwencji, którą no, niektórzy przyjmują, niektórzy nie. To się rzeczywiście może czasem niepokoić, o tak to powiem, ale jednak to nie jest kwestia zupełnie no, niezwiązana z żadną agresją. Też miałem okazję także troszeczkę tych gazet sobie poczytać w ostatnich tygodniach. Jest bardzo ciekawe życie prywatne Giorgi Meloni. Ona jest, jak sama mówiła, sono Giorgia, sono donna, Krystiana, prawda? Włoszka, Italiana. Tak, jestem Giorgia, jestem kobietą, chrześcijanką, Włoszką, ale rodzina jest taka właśnie typowo współczesna. Nie, jest partner, nie mąż, jest córka. Ten partner jest dziennikarzem z telewizji Berlusconiego. Tam zresztą się poznali, młodszy od niej zresztą, i mający inne nieco poglądy społeczne. O politycznych się nie wypowiada, no ze względu na lojalność. Ona sama mówiła, że on jest chyba bardziej na lewo od niej. To jest takie normalne, to jest coś, co się ludziom zdarza. Nie ma takiego już poczucia, także we Włoszech, że wszyscy już w rodzinie to muszą albo być komunistami, chadekami, faszystami i tak dalej, prawda? Współczesne społeczeństwo jest pod tym względem bardziej otwarte. Ważne, żeby ludzie się szanowali. Wydaje się, że ta para właśnie w taki sposób funkcjonuje. I to też się ludziom w sumie podoba. No, to jest taka prawica nie fundamentalistyczna w tym przypadku, a przy tym jednoznacznie się określająca. To ktoś słusznie powiedział, że to nie jest prawica fikcyjna. Tak? To nie jest prawica, jeśli chodzi o Giorgię Meloni i jej towarzyszy walki i pracy. Ma każde swoje tam jakieś tą proweniencję polityczną. Niekoniecznie wszyscy z tego samego środowiska, bo pamiętajmy, że to, co się stało właśnie w latach 90., jest wielką operacją, którą na początku przeprowadził Berlusconi, który przecież nie był prawicowy. On wszedł na pole pozostawione przez chrześcijańską demokrację, pozostawione w sposób no, przymusowy, tak? Bo chrześcijańska demokracja została rozbita jak cały system partyjny w wyniku afer korupcyjnych z początku lat 90. przez mediolańskich prokuratorów. To nie tylko chrześcijańska demokracja, to także socjaliści, to w sumie koniec końców także komuniści, którzy musieli się przeistoczyć w lewicowych demokratów. I to puste pole wykorzystał Berlusconi, uniemożliwiając postkomunistom przejęcie władzy. I on jakby zorganizował cały ten obóz centroprawicy, i on nie na darmo ciągle podkreślał, że to jest centrodestra. Nigdy destra, ale centrodestra. I bardzo ważnym komponentem tej z kolei destra, tej prawicy, był Sojusz Narodowy. I Giorgia Meloni, choć tam miała te swoje, to o tym mówiliśmy już wcześniej, krótki okres młodzieńczej aktywności w MSI, w Movimento Sociale Italiano, to politycznie rodzi się właśnie wraz z procesem tworzenia Sojuszu Narodowego. Ona jest wśród tych właśnie młodych wówczas, najmłodszych wręcz polityków, bo to ciągle jest młodym politykiem, która wchodzi właśnie do polityki w zupełnie nowej fazie, gdy zaczyna się kształtować nowa włoska prawica, która musi siłą rzeczy z jednej strony no, nieść na sobie ten cień faszyzmu niewątpliwie, nie faszyzmu w sensie prawdziwego faszyzmu, tylko tradycji, która z tym jest związana, ale z drugiej strony to jest nowe otwarcie na nowe grupy społeczne właśnie. To nie są jacyś nostalgicy przeszłości, którzy tworzą Sojusz Narodowy. On potem się rozpada, bo właśnie to spotkanie różnych nurtów, konserwatywnych, liberalno-konserwatywnych, prawicy chadeckiej, bo to też z tego grona sporo osób, także Fratelli d'Italia przecież zmieściło, to tworzy zupełnie nową jakość. I tego być może nie chcą zrozumieć, nie śledzący zresztą życia politycznego Włoch z jakąś wielką uwagą, a ona jest bardzo dynamiczna, te przemiany są bardzo dynamiczne, w związku z tym, ja to zawsze tak mówię, 2 tygodnie bez na przykład obserwowania włoskiego życia politycznego można się bardzo zdziwić, bo zmieniły się w międzyczasie sojusze i rządy upadają, prawda, czasem w bardzo krótkim okresie czasu. To może i przesadne stwierdzenie, ale coś w tym jest, to znaczy trzeba bardzo uważnie śledzić dynamikę zmian, także mając na uwadze kwestie natury personalnej. Także to jest rzecz, o której nie można absolutnie zapominać przy analizie wyników tych wyborów. Powiedzieliśmy tutaj, zarysował pan profesor taki krajobraz. Proszę powiedzieć, czego się tutaj pan spodziewa, jeśli chodzi o, oczywiście przystąpimy do takiej dokładniejszej analizy, kiedy to już się wydarzy, ale czego się pan spodziewa, jeśli chodzi o układ sił w nowym rządzie? Bo z jednej strony to zwycięstwo Meloni jest niezaprzeczalne i większość w obu izbach jest bardzo wyraźna, ale jednak dla tych jej młodszych, chociaż starszych i doświadczeniem i wiekowo, ale młodszych tutaj rangą w tej chwili, co zabawne, partnerów politycznych, koalicjantów, czyli Berlusconiego i Salviniego, to zwycięstwo jest trochę pyrrusowe, no bo obaj stracili dużą część swoich parlamentarzystów. Dla Berlusconiego to jest w ogóle najsłabszy wynik w historii Forza Italia. Salvini z drugiej strony teraz jest kontestowany przez sporą część swoich działaczy, sympatyków, którzy obwiniają go o ten wynik. Czego się pan spodziewa w tych najbliższych tygodniach, jeśli chodzi o ten formujący się nowy rząd, nowy układ władzy? Jakie pana zdaniem tutaj będą te dylematy i decyzje nowej premier, która jakoś będzie musiała się tutaj zmaksymalizować swoje szanse na to, żeby rząd był trwały i stabilny, tak powiem? Dokładnie. To znaczy, tu mamy 2 aspekty. Może zaczniemy od wewnętrznej polityki, a potem do aspektów polityki, wpływu polityki zewnętrznej. Przy czym od razu trzeba zaznaczyć, że ten wpływ polityki zewnętrznej jest w tej chwili decydujący właśnie o formowaniu, jeśli chodzi o formowanie rządu, o ewentualny skład Rady Ministrów, o podejmowane bieżące decyzje. Gdyby nie było tej sytuacji zewnętrznej, i myślę, że wyniki wyborów mogły być podobne. To znaczy, gdyby nie było kryzysu światowego, de facto gospodarczego i zwłaszcza wynikającego z agresji rosyjskiej na Ukrainę. Więc nawet gdyby tej sytuacji nie było, prawdopodobnie ten element już wyczerpania się opcji centrolewicowej zaistniałby. Oczywiście też można powiedzieć, że lewica, czy centrolewica, szerzej mówiąc, jest sobie sama winna, bo przecież to nie było tak, że pół na pół, że tu mamy 2/3 do 1/3, prawda? W głosach bezwzględnie liczonych, znaczy w liczbie głosów ogólnie tak policzonych, się dzieli mniej więcej pół na pół, nieco większa przewaga centroprawicy nad centrolewicą. Oczywiście zagrała specyficzna ordynacja wyborcza, ona też do tego stopnia specyficzna, że na przykład Umberto Bossi, historyczny lider Ligi, najpierw został ogłoszony jako tym, który po raz pierwszy od 30 paru lat, od 88 roku dokładnie rzecz biorąc, nie wejdzie do parlamentu, by potem po przeliczeniu głosów w ramach takiego algorytmu flippera, to są jakieś straszne rzeczy, które oni wymyślili w tym systemie wyborczym, tego nikt nie rozumie. Więc trochę wszyscy wierzą na słowo, ale mówię, żadnych jakichś protestów wielkich nie było. Były te przeliczenia i niektórzy wypadli, niektórzy weszli, ale generalnie nie zmienił się układ partyjny, może też dlatego nie było i protestów. Natomiast tutaj była kwestia taka dosyć zasadniczej natury. Wyczerpała się ta formuła centrolewicy, wrócę najpierw sięgnę do tej kwestii, gdyż właśnie o to, o czym wspomniałem wcześniej. Mamy na centrolewicy szeroko rozumianej siły właśnie takie typowo liberalno-demokratyczne, Renzi, Kalenda, premier, były minister. Notabene bardzo są zadowoleni z głosów w samym Mediolanie na przykład. Mediolan głosuje na ten rodzaj centrolewicy, bardziej centrum niż lewicę. Tak? Zupełnie Mediolan ma swoją jednak wagę i znaczenie także w kontekście całych Włoch. To jest jednak ośrodek finansów, ośrodek przemysłu, ośrodek usług wszelkiego rodzaju, także mediów, nie zapominajmy, największe gazety wychodzą w Mediolanie i telewizje Berlusconiego mieszczą się w Mediolanie. Otóż można powiedzieć, że w ogóle Włochy mają dwie stolice tak naprawdę, czyli Rzym i Mediolan w dużej mierze, w sensie nieformalnym naturalnie, ale takim praktycznym. I to jest, w związku z tym jest ta partia demokratyczna, kiedyś sięgająca do tradycji, mająca te tradycje komunistyczne, na którą nie głosują już robotnicy, na którą nie głosują ludzie o poglądach lewicowych, prawdziwie lewicowych, staje się taką partią środka właściwie, trochę partią bez właściwości, bez własnej tożsamości nawet można powiedzieć, bo sięganie do tradycji okazuje się jakimś taką dziwacznością w stosunku do nowego elektoratu, a ten nowy elektorat no, ma jeszcze innych możliwych usługodawców politycznych. Tak? No i mamy radykałów z Pięciu Gwiazd. To wszystko grało na korzyść centroprawicy. Teraz pytanie, czy rzeczywiście, tu troszeczkę już od pewnego czasu dyskutujemy, panie Kacprze, co do tego układu, kto wygrał, kto przegrał. Znaczy, jedna zwycięzczyni jest oczywista, tak? Tutaj nikt nie ma wątpliwości. Podobnie takim zwycięzcą okazał się Giuseppe Conte, którego właściwie już wszyscy spisali na straty, jak i Ruch Pięciu Gwiazd. Tymczasem na 15% i samodzielna pozycja do tego stopnia, że nie chcą już uczestniczyć w koalicjach centrolewicowych w wyborach regionalnych, które się zbliżają. To jest bardzo charakterystyczne, czyli chcą jakby być takim głosem protestu. Co więcej, Ruch Pięciu Gwiazd jest pierwszą partią na południu Włoch. Takim rodzajem nawet swoistego związku zawodowego południa wobec północy. To oczywiście jest bardzo niedobre dla państwa włoskiego, bo to ciągle pogłębia tradycyjny podział na północ i południe. No, ale dla Ruchu Pięciu Gwiazd okazało się to zbawienne. Tak? Ten taki bardzo radykalny populizm, który był i kierowany i przeciwko Partii Demokratycznej, i przeciwko centroprawicy. Teraz pytanie, kto wygrał, kto przegrał na centroprawicy, oprócz tej jednej kwestii zasadniczej, że wygrała Meloni. Spokojnie, bez problemów, mimo ataków na nią także personalnych. Teraz pytanie, czy rzeczywiście aż do końca tak przegrał Salvini i czy rzeczywiście Berlusconi nie ma nic do powiedzenia, czy niewiele. Forza Italia w zasadzie bardzo była zadowolona z wyniku. Oni prawdopodobnie mają dość dobre rozeznanie sondażowe, bo to było zawsze wielka umiejętność Berlusconiego, operowanie sondażami, czyli odpowiedź na pytanie, czego Włosi oczekują, i to w jego hasłach wyborczych zawsze było obecne. To znaczy on bardzo celnie odnajdywał, nawet to się wydawało z zewnątrz takie dziwne, znaczy, bo on był niekoherentny w swoich wypowiedziach, ale potrafił sięgać do konkretnego targetu, prawda? Jednym obiecywał to, innym mówił, że powinno być tak i tak dalej, i tak dalej. I to było bardzo precyzyjne. Z zewnątrz mogło się wydawać dziwne, wręcz jakieś takie niekoherentne kompletnie. No, zapomnę hasła prezydenta operaja, czyli premier robotnik i Berlusconiego w kasku budowlanym. Prawda? No, był przedsiębiorcą budowlanym, kiedyś rzeczywiście wybudował jako deweloper parę solidnych osiedli pod Mediolanem, no, ale chyba osobiście tam nie budował nic. Ale to odpowiadało pewnemu przekonaniu, że jestem człowiekiem, który pracuje. To nie tak jak ci politycy, co oni tylko tam siedzą gdzieś tam w tej auli parlamentu, nic nie robią. Ja tu jestem człowiekiem czynu, pracy. Ja te miliardy zarobiłem własnym sposobem. No, to trochę to właśnie takie hasło było, które Berlusconiemu no, dawało duże poparcie. I to poparcie no, mimo wszystko, mimo tych wszystkich afer, nawet gaf przecież przed samymi wyborami, no, jakieś dziwaczne opowieści jak to rozmawiał sobie z Putinem o Ukrainie i rzekomo Putin mu mówił, że no, chciał tak dobrze, bo takich przyzwoitych ludzi chciał zamiast Zeleńskiego w Kijowie. No, i on to wszystko powtarza, prawda? Uomini per bene w Kijowie. no, był to szok wręcz. No, oczywiście potem, że wyrwane z kontekstu, że źle zrozumieli, że on jest wiernym sojusznikiem NATO, filarem europejskości w koalicji, prawda? To szczególnie Tajani, jego w tej chwili właściwie taki zarządzający z Forza Italia, ciągle Antonio Tajani był przewodniczący Parlamentu Europejskiego, to powtarza. No właśnie, bo rząd, mimo że ma tą solidną przewagę w parlamencie, ale z Forza Italia, bez Forza Italia, czy też bez Ligi, taki, no w ogóle nie ma rządu. Tak? To jest sprawa jednoznaczna. W związku z tym w tej chwili trwają przetargi, jeśli mówimy o tych aspektach polityki wewnętrznej, i to twarde przetargi, bo pan słusznie wspomniał. No, dwaj panowie uważający się za troszeczkę bardziej takich polityków, którzy powinni rządzić, czyli Berlusconi i Salvini, no muszą ustąpić pierwszeństwa pani Giorgi Meloni. Nie robią tego z chęcią i niech nie mylą, piękne zdjęcia uśmiechniętej trójki, prawda, obejmujących się i tak dalej, polityków mówiących sobie miłe słowa publicznie, no bo i negocjacje ponoć są dosyć twarde. To jest trochę pewnego rodzaju walka o byt tych, i tu słusznie pan mówi, to jest one w sumie dwie partie koalicji centroprawicowej, czyli Forza Italia i Liga, są mniejszością w stosunku do samej partii przewodniej, czyli braci Włochów, Fratelli d'Italia, która ma więcej deputowanych i senatorów niż obie partie razem wzięte. To z drugiej strony ta dziwna ordynacja sprawia, że Salvini, mając 8%, no ciut więcej, 9% poparcia, 18 ma de facto 18% reprezentację w parlamencie, licząc łącznie deputowanych i senatorów. To był efekt tych, zwłaszcza właśnie na północy, czy w środkowych Włoszech, ale szczególnie na północy, okręgów jednomandatowych, ale równocześnie i to, co pan wspomniał, panie Kacprze, o Bossim, mianowicie na północy Liga nie jest już partią przewodnią. Taką rolę wszędzie pełnił jednak Fratelli d'Italia. To jest alarm dla Ligi. Liga, jej siła zawsze polegała na tym, że wygrywała na północy, że tam miała władzę w regionach i mogła tym kapitałem handlować, prawda? Przedkładać go do negocjacji koalicyjnych w skali krajowej. W tej chwili no jest ten efekt, że ma tych deputowanych sporo Salvini, to zresztą go uratowało także od dymisji. Salvini trochę jak trener piłkarski, który poniósł porażkę, w zasadzie byłby do dymisji. Natomiast on powiedział, no zaraz, ale mamy tych deputowanych i senatorów, możemy jeszcze grać. No i trochę, i co więcej, właśnie ta porażka na północy sprawiła, że jego opozycja wewnętrzna, na którą składają się zwłaszcza prezydenci, szefowie regionów, szefowie rządów regionalnych, Veneto, czy tych szczególnie, prawda, czy w Lombardii również, no oni też nie są wygrani, bo nie potrafili nawet na terytorium przez siebie zarządzanym wygrać wyborów. Wszędzie jest ten większościowy udziałowiec ogólnokrajowy. No i Berlusconi, który utrzymuje swój stan posiadania, jak mówię, oni uznali, że to jest nawet w porządku, że to jest to, na co było ich stać w tym momencie, zważywszy jednak na dość trudną sytuację samej w partii, jaką jest Forza Italia. Jaką ona ma siłę zasadniczą? No właśnie tą, o której wspomniałem wcześniej, to znaczy możliwości, które wynikają z usytuowania, umocowania w Europie, w Parlamencie Europejskim, gdzie jest częścią Europejskiej Partii Ludowej i jakby takim swoistym gwarantem dla Europy, że rząd włoski nie będzie szedł za bardzo w kierunku konfliktu z Brukselą. Co zresztą no, tak byłoby chętnie przyjęte pewnie w niektórych państwach sojuszniczych i partiach sojuszniczych, że będzie to wsparcie ze strony braci Włochów i rządu włoskiego, w szczególności nowego rządu włoskiego, w polityce, no, może powiedzmy sobie uczciwie, nie tyle konfliktu, ale jednak jakiś sensownego wreszcie ładu w tej, na szczytach Unii Europejskiej, bo przecież no jednak było czymś niesłychanym, niewyobrażalnym przez wiele lat. Taka ingerencja wewnętrzne sprawy Włoch, jaką była wypowiedź pani Urszuli von der Leyen przed samymi wyborami włoskimi. No de facto ingerując na zasadzie, że jeżeli wybierzecie centroprawicę, zwłaszcza tych złych centroprawicy, no to mamy instrumenty takie, żeby karać rząd włoski w podobny sposób jak Polskę i Węgry. No bo to, szczerze mówiąc, to był oczywiście fałszywy krok pani przewodniczącej, nazwijmy to bardzo dużą niezręcznością, tak naprawdę dodającą głosów centroprawicy, szczególnie właśnie Fratelli d'Italia na tym mogli zyskać, ale oburzenie generalnie było powszechne. Włosi bardzo nie lubią takich ingerencji z zewnątrz. Mają też taką bardzo dobrą cechę, której żałuję, że nie mają polscy politycy, mianowicie na zewnątrz działają jednak zgodnie z włoską racją stanu, pozostawiając na krajowe podwórko nawet najostrzejsze polemiki, nawet najbardziej drastyczne debaty i tak dalej, ale nie wynoszą tego na zewnątrz. To jest także pewien pragmatyzm, właśnie chociażby wynikający z faktu, że przecież każdy będzie miał szansę rządzić. W związku z tym partnerzy z zewnątrz, jeżeli im się będzie podawać na tacy możliwość rozgrywania sceny wewnętrznej, to na pewno z niej skorzystają. Nie ma sentymentów w polityce europejskiej, w polityce międzynarodowej, w ogóle nie ma sentymentów w polityce. W związku z tym, jeżeli ktoś tak dla celów wewnętrznych szuka sojuszników na zewnątrz, u partnerów w Europie, no to na pewno ich znajdzie, tylko wtedy niech nie liczy na to, że będzie traktowany inaczej niż w danym momencie jest traktowany ten, kogo, jak to się może powiedzieć, tak troszeczkę kolokwialnie wystawia na cel jako przeciwnika, który rzekomo no, jest przeciwko Europie, przeciwko no, wszystkim jakimś możliwym demokracji i tak dalej. Tego nie zrobili przeciwnicy Meloni. Wbrew temu, co wielu może myślało, po przegranej główny rywal Nicoletta złożył gratulacje, przestano mówić o jakiejś groźbie faszyzmu, przestano mówić, to był jakiś element kampanii wyborczej, który no, przestał istnieć po prostu w momencie, bo nie, przecież mówiliśmy o tym na samym początku, no, nie maszerowały czarne koszule, nic się we Włoszech specjalnego, jakiegoś drastycznego w tym konkretnym momencie nie stało, bo normalna zmiana władzy w wyniku wyborów parlamentarnych. Bardzo dziękuję. Te analizy na tydzień, ciut ponad tydzień od wyników wyborów. Jeszcze jedno chciałbym dodać, dlaczego jest też spokojnie teraz? To, na co zwracają uwagę obserwatorzy sceny włoskiej. No, jest to właśnie sytuacja międzynarodowa. Ona jest bardzo poważna. Włosi potrafią się zjednoczyć w takiej chwili próby, w chwili, gdy koszty energii elektrycznej wzrastają nieprawdopodobnie. I to interesuje zwykłych ludzi, interesuje wszystkich. Gdy no, istnieje to zagrożenie nuklearne ze strony Rosji, to jest również coś, co dla Włochów jest czymś nieprawdopodobnym. Tak? To są społeczeństwa zachodnie, które jednak przyzwyczajone do tego, że nie istnieje tego rodzaju zagrożenie, że ono jest jakąś częścią propagandy czasu zimnej wojny i niczym więcej. A tu tymczasem coś, co może się zdarzyć naprawdę. Trzeba pamiętać też o odmiennym podejściu społeczeństw zachodnich do wojny na Ukrainie, gdy w Polsce mamy taką pewną satysfakcję, że Ukraińcom udaje się pokonać Rosjan, przynajmniej w tym momencie, to samo wydarzenie, to samo zjawisko powoduje niepokój na Zachodzie, ponieważ boją się eskalacji działań wojennych, prawda? To nie tylko zwykli obywatele, ale najwyższe autorytety religijne o tym mówią. To jest zupełnie inne postrzeganie I konkretnie w przypadku Włoch widać wyraźnie, że nie ma chęci do jakiej daleko idącej polemiki, także właśnie na tym poziomie polityki zewnętrznej. Tu jest bardzo wyraźnie widoczna odpowiedzialność za słowa, za czyny i to może tym apelem także w stronę naszych i polityków, i publicystów. Może na tym zakończymy rzeczywiście. Bardzo dziękuję panu profesorowi Stefanowi Bielańskiemu za dzisiejszą rozmowę. No i będziemy wracać do sytuacji we Włoszech, sytuacji w Europie Zachodniej w kolejnych rozmowach, ponieważ rzeczywiście tutaj te wyzwania przed nowym rządem w Rzymie będą bardzo duże i na arenie międzynarodowej i wewnętrznie tutaj tych takich nieprzewidywalnych trochę czynników jest wiele, a one będą kształtować z pewnością sytuację również w słonecznej Italii. Przepraszam jeszcze, panie Kacprze, dodałbym tylko, bo nie mówiliśmy oczywiście o tym, ale to jakby było oczywiste. Jest szansa jednak na to, że wraz z rządem Giorgi Meloni te relacje polsko-włoskie rzeczywiście nabiorą takiego nowego wymiaru, takiego bardziej intensywnego, bardziej koordynującego wspólne działania, ale też oczywiście z zastrzeżeniem, że w kontekście tego, o czym mówiliśmy w ogóle, że też nie należy popadać w jakąś zbytnią euforię. Natomiast warto wykorzystać tą szansę. Myślę, że to jest szansa dla obu stron przede wszystkim. Takiej rzeczywistej, tyle się mówi o przyjaźni polsko-włoskiej, to może wreszcie. Oby była to rzeczywiście szansa, którą uda nam się wykorzystać. No i cóż, tym pozytywnym, no, te sprawy, prawda, relacji polsko-włoskich, tej, prawda, osi Warszawa-Rzym, którą niektórzy marzą, a niektórzy są nią przerażeni. Widziałem, naczelny La Repubblica napisał, że Rzym może przesunąć się w kierunku Pragi i Warszawy i być jej bliżej niż Paryża i Berlina i byłoby to trzęsienie ziemi w polityce europejskiej. Więc Włosi również to zagrożenie ze strony, powiedzmy, tej lewicowych Włochów dostrzegają. Bardzo to jest wszystko ciekawe. Tak, zobaczymy, czy rzeczywiście tak będzie, natomiast może z tego wyjdzie coś pośredniego i będzie to chyba byłoby to najbardziej rozsądne rozwiązanie dla wszystkich. Pan profesor Bielański zawsze za rozsądnym, pośrednim, chadeckim rozwiązaniem. Tak jest. Centrowym, właśnie, jak w stylu de Gasperiego. Otóż to. Bardzo dziękuję. Dziękuję Państwu za wysłuchanie naszej rozmowy. Zachęcam do subskrypcji naszego kanału, zachęcam do pisania komentarzy, w których powiecie Państwo, o czym chcielibyście jeszcze z tematyki włoskiej, żebyśmy porozmawiali, o czym mógłbym zapytać profesora Bielańskiego. No i zachęcam do wsparcia naszej pracy, ponieważ jeżeli Państwo, im bardziej Państwo wspieracie naszą pracę, czy przez serwis Patronite, czy przez płatę na nasze konto, tym więcej czasu jesteśmy w stanie poświęcać na to, żeby przygotowywać tym więcej cennych materiałów. Na dziś to wszystko. Kacper Kita, do usłyszenia.